kolację? Oj, widzę, że wszystkim bardzo poprawił się apetyt. Tata też lubi naleśniki. Tak, bardzo lubi naleśniki, więc jak wróci ze szpitala, zrobimy mu całą furę, co? O właśnie, mamo, mogłabym jutro z tobą jechać do szpitala? I ja też chcę. Ja też. Słuchajcie, tacie byłoby na pewno bardzo miło, ale on jeszcze trochę pobędzie w szpitalu, więc każdy z was zdąży go odwiedzić. Ale ja pierwszy go odwiedzę. O nie, nie, kobiety mają pierwszeństwo. Albo możemy zrobić losowanie. Słuchajcie, po co się macie spierać? Może faktycznie pójdziemy jutro wszyscy razem? Hm? O, tylko na krótko, bo tata jest jeszcze osłabiony. Halo? Tak, tak, to ja. Sprawię męża? A co się stało? Co się stało, doktorze? Pani mąż miał wypadek. Jaki wypadek? Co z nim? Uraz czaszkowo-mózgowy. Śmierć na miejscu. Muszę pani zadać jeszcze jedno pytanie. Gdzie on jest? Zaraz tam wejdziemy. Chcę tylko panią uprzedzić. Jestem pielęgniarką, nie będę krzyczeć, gdzie on jest. Wiem, chodzi mi o to, że pani mąż miał w dokumentach deklarację, że w razie śmierci chce oddać organy do przeszczepu. Oh,